Witam serdecznie, z tej strony Iwona Eriksson. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi ryż. Ryż to jest taki ściek, bardzo wdzięczny ściek, w którym kanty się nie zwijają. Ja mówię o tym, dlaczego zwijają się kanty w robótce, w niektórych ściekach. Tutaj, w tym filmie, obejrzyjcie. Jeśli szukacie ściegu, który utrzyma Wam robótkę, który sprawi, że kanty w sweterku czy w czapce nie będą się zwijać, to proponuję ryż. Niż jest prosty, składa się z oczek prawych i z oczek lewych, które robimy na przemian i tutaj w tym filmie pokażę Wam dokładnie, jak robi się ściek, który nazwany jest ryżem. Tutaj pokażemy sobie, jak robimy ryż. Ryż, czyli przyplatanie oczek prawych i lewych. Mamy jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. A następnie w następnym rzędzie, tam gdzie mieliśmy prawe, robimy lewe, a tam gdzie mieliśmy lewe, robimy prawe. I taka przyplatanka oczek prawych i lewych wygląda tak i nazywa się ryż, dlatego że ten ściek jest taki trochę nierówny, tak jakby leżały na nim ziarnka ryżu. Potrzebna jest nam parzysta liczba oczek, dlatego że ten ściek składa się z dwóch oczek, jak mówiłam, jednego prawego i jednego lewego. Mamy także oczka brzegowe. Oczek brzegowych nie liczymy. Oczka brzegowe są tylko po to, żeby trzymały robótkę. I zaczynamy robić od oczka prawego. Robimy oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe i tak dalej do końca rzędu. Prawe, lewe, prawe i lewe. Oczko brzegowe. Skończyliśmy na oczku lewym. Odwracamy robótkę. Ściągamy oczko brzegowe i zaczynamy od oczka lewego tym razem. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, lewe, prawe. I tak do końca rzędu. Dojeżdżamy do końca rzędu. I ostatnie oczko. Oczka brzegowego nie liczymy. Ostatnie oczko będzie prawe tutaj. Oczko brzegowe. Tutaj mamy ostatnie oczko prawe. Odwracamy robótkę. Oczko brzegowe. Zaczynamy od oczka prawego. Czyli zawsze zaczynamy od tego oczka, na jakim kończymy. Z tym, że po drugiej stronie robótki. Oczko prawe. Lewe. Prawe. Lewe, prawe, lewe, prawe, lewe i tak do końca rzędu. Kończymy ściek na oczku lewym. Po tej stronie mamy oczko lewe. Odwracamy oczko brzegowe. I zaczynamy znowu od oczka lewego. Lewe, prawe, lewe i prawe. I po prostu powtarzamy tą sekwencję. Oczko prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Kończymy na oczku prawym. Odwracamy. I znowu zaczynamy od oczka prawego na tej stronie, dlatego że na tej stronie skończyliśmy na oczku prawym. Ale ta zasada działa tylko i wyłącznie, jeśli na drucie mamy parzystą ilość oczek. Parzysta ilość oczek. Powtarzamy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe,
lewe, prawe, lewe, kończymy na lewym. Jeśli kończymy na lewym, odwracamy i zaczynamy tutaj od oczka lewego. To jest właśnie ryż. Dziękuję bardzo.